Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, zaprezentować zabawę inspirowaną z kącika języka angielskiego z najnowszego wydania miesięcznika Bliżej Przedszkola z materiałami na listopad. Ale sama nie będę prezentować. Jest ze mną dzisiaj Dawid oraz Hungry Monster. Czyli kuzyn, angielski kuzyn połykacza liter. I pokażemy Wam zabawę właśnie z wykorzystaniem naszego Hungry Monster oraz piosenki, która powstała właśnie o nim. Zapraszam. Dawid! Here is Hungry Monster! You have to feed him with these products, but he doesn't like everything. So maybe. Hungry monster, hungry monster, do you like fruit? Yucky. He doesn't like chicken. So maybe try again. Milk. Yummy. He likes milk. So maybe try again. Another. Yogurt. Yummy. Maybe try again another product. Maybe vegetables. Maybe he likes vegetables. So try carrots. Yummy. He likes carrots. Okay, maybe strawberry. Okay. He doesn't like strawberry. So maybe cheese. Okay. Yummy. Oh, he likes. Okay, he likes. He doesn't like fruits. I słuchajcie, i w ten sposób możecie bawić się, modyfikować dowolnie zabawę. Możemy również utrudniać zabawę, ale to wszystko zależy oczywiście od grupy, a wy przecież swoją grupę przedszkolaków znacie najlepiej. Moi drodzy, więcej propozycji zabaw znajdziecie w nowym miesięczniku Bliżej Przedszkola z materiałami na listopad. Znajdziecie w nim m.in. zabawy z elementami kodowania, z piosenką, zabawy językowe w kole, mnóstwo, naprawdę pani Katarzyna Niemiec wspaniałe pomysły, wspaniałymi pomysłami się z Wami podzieliła. Również w wydaniu plus miesięcznika Bliżej Przedszkola znajdziecie taką sylwetę Hungry Monster do wycięcia i do użycia do wspólnych zabaw. Ale to nie wszystko, bo również jest propozycja zabawy do zaangażowania więcej takich zabawnych, fajnych potworków. Pamiętacie połykacza liter, również go można użyć. A szczegóły to znajdziecie już właśnie w kąciku języka angielskiego pani Katarzyny Niemiec.